odpowiadając na pytania. Kiedy Modern Day? Kiedy będzie go więcej? Kiedy? Właśnie rozwieje wszystkie wątpliwości. 50 tysięcy subskrypcji. Specjal Battle Royale Modern Day. Nie możecie zabraknąć. Dołącz już teraz, zostaw suba, zajeb w dzwona i zostaw łapkę. A na 50 tysięcy subskrypcji pojawi się Modern Day Battle Royale. Boom, eksplozja. Battle Royale na Roadzie. Czy może być coś lepszego niż rozpoczęcie dnia z Battle Royale na Road 256? No też sądzę, że nie. Znalazłem modyfikację Battle Royale Single Player i wybieramy sobie tutaj, kiedy ten Battle Royale ma się zacząć, czyli ja sobie po prostu wybiorę, a za 3 miesiące niech się rozpocznie. Ciekawi mnie, czy Niemcy przebiją się przez fortyfikacje w Czechach, czy unicestwią Polskę, a może Berlin zostanie zdobyty już na początku Battle Royale? Tego dowiemy się za chwilę. Oczywiście na modzie Battle Royale zostają wszystkie frakcje automatycznie rozwiązane i każdy walczy z każdym. Czyli będzie balans pomiędzy aliantami, kominternem i tak dalej, i tak dalej. Zaczęło się, moi drodzy. Honduras wypowiada wojnę Nikaguarze, Dominikana wypowiada wojnę Haiti, Arabia wypowiada wojnę Omanowi, Yunnan wypowiada wojnę Klice z Kuangxi, Salwador Gwatemali, Mongol... O Jezus, ile tego jest! No, przeciwnikiem Niemców jest Luksemburg i trochę się dziwię, dlaczego Niemcy obrały pierwszy cel do podbicia Luksemburg na tym Battle Royale, ale jeszcze Francuzi wchodzą na terytoria Luksemburgu, to już wygląda kompletnie naprawdę. Niemcy wypowiedziały wojnę wolnemu miastu Gdańsk, Francja wypowiada wojnę Belgii, ale sądzę, że Polacy będą szybsi, jeżeli chodzi o zajęcie wolnego miasta Gdańsk, chociaż Niemcy blisko, bardzo blisko bym nawet powiedział Niemcy, Polacy zostali zaatakowani, co zrobią Niemcy? Niemcy wejdą do Gdańska, niemieckie panzery już atakują pierwsze jednostki. Kto posiądzie Gdańsk, moi drodzy? Niemcy zjadły cały Gdańsk. Teraz Litwa jest pod ostrzałem. Litwa została zaatakowana przez wojska polskie i wojska niemieckie. Zobaczymy, kto pierwszy zgarnie największy łup. Francuzi, z tego co widzę, idą naprawdę za ciosem. Pokonali Belgów, teraz pokonują powoli Holendrów. Czy Francja miałaby być naprawdę silna w tym konflikcie Battle Royale? Japończycy właśnie będą zajmowali Mandżurię. Battle Royale jest super. W Europie poszczególne kraje też mają swój Battle Royale. Austria została zgangbangowana. Praktycznie każdy z każdej strony atakuje Austriaków. Węgrzy, Czesi, Szwajcarzy, to się aż przykro ogląda. Rumunia ma swój prywatny Battle Royale z Bułgarami. No tutaj chyba już wiemy, kto wygra w tej walce, prawda? Bułgaria została nawet zaatakowana, moi drodzy, na dwa baty przez Rumunię i przez Turcję. Oj, przykro ogląda się unicestwienie Bułgarów. Polska wypowiada wojnę Czechosłowacji. Nie wiem, czy oni przez te czeskie góry będą w stanie przejść bez szwanku. Bardzo ciekawi mnie pojedynek Polski z Niemcami albo Związku Radzieckiego z Polską. To będzie ciekawe do oglądania. Sowieci, widzę, zbytnio się nie popisują, bo atakują aktualnie Xinjiang i Mongolia też atakuje Xinjiang. W Chinach mamy troszeczkę inny Battle Royale, czyli tysiące Chińczyków szturmuje właśnie klikę z Kuangxi. No, dużo jej już tutaj nie zostanie do powiedzenia w tej wojnie. Stany Zjednoczone właśnie pokonują całkowicie Kanadę. No z tego co widzę, Kanadyjczykom nie zostało już dużo do powiedzenia. Dziwi mnie to, że Meksyk zaczyna przegrywać ze Salwadorem. To jest naprawdę ciekawe. I kto wie, może Salwador będzie czarnym koniem? Grecy aktualnie starają się wybronić przed rumuńskim Zergiem. Rumuńcy chcą zająć te terytoria Grecji. Nawet Rumuńcy mają swoje siły pancerne. Zobaczymy co dadzą w tym konflikcie. Francja prowadzi swój prywatny Battle Royale. Właśnie atakuje Hiszpanię. Jeżeli Francja wejdzie do Hiszpanii jak do siebie, to sądzę, że Niemcy będą miały dość duży problem, gdy Francja zyska bezproblemowo przemysł hiszpański. Polska jak agresywnie. Po zajęciu Czechosłowacji Polacy wypowiadają wojnę Węgrom. Kurde, jestem naprawdę w szoku. Wojska polskie atakują Węgry. Tutaj widzimy, że z prawej flanki wojska polskie bez żadnego problemu już się przebiły i Polska wygląda nam tu naprawdę na pretendenta do osiągnięcia czegoś większego w Europie. I Rumunia zaatakowała od pleców, moi drodzy, Jugosławię, która jest teraz kompletnie bezbronna. Tak, właśnie polskie jednostki wchodzą do Budapesztu, Polska z bomby wypowiada wojnę Jugosławii, no tego już Jugosławia nie przetrwa. Wydaje mi się, że Francuzi wybrali dosyć słaby cel, bo zaatakowali Szwajcarów od pleców, gdy zostały im tylko Niemcy do zaatakowania. No troszeczkę ludzi stracą przebijając się w tych górach, za to Sowieci wypowiedzieli wojnę, moi drodzy, Rajowi, a Raj ma wojnę z Afganistanem, z Syjamem, no zobaczymy. Zobaczymy, jak Sowieci podbiją Indię, to będzie naprawdę nieciekawie. Wreszcie doszło do konfliktu japońsko-chińskiego, nareszcie w tym Battle Royale te dwa kraje mają szansę się spotkać. Tutaj naprawdę ładnie Turcja posunęła się w głąb Iranu, zajęła coraz więcej terytoriów i doszło, moi drodzy, do konfliktu w Europie. Francuzi zaatakowali w plecy Niemców i powiem wam szczerze, że Francuzi mają tutaj bardzo dużą szansę, żeby pokonać
pokonać Niemców. Tak, ja nie żartuję. Doszło też do kolejnego konfliktu. Polacy zaatakowali, moi drodzy, Rumunów. Chociaż sądzę, że Polsce bardziej by było na rękę, kurde, wybrali taki cel. Życzę im powodzenia. Francuzi w Niemczech posunęli się już naprawdę bardzo daleko i sądzę, że kapitulacja Niemiec to jest tylko kwestia czasu. I Niemcy jeszcze mają szansę z tego wyjść. Jakby wycofali wojsko ze Skandynawii, to jest to jeszcze do zrobienia. Pierwsza rumuńska armia została już okrążona w górach przez Polaków. Druga rumuńska armia właśnie też została okrążona w górach przez Polaków. Polacy zajęli stolicę i kierują się już na południe Rumunii. Francuzi, moi drodzy, są już coraz bliżej Berlina. Naprawdę dają radę. Wehrmacht ma bardzo małą ilość czołgów i dywizji pancernych. Francuzi mają tego więcej. Sądzę, że Francuzi naprawdę będą zwycięzcy w tym konflikcie. Japonia już po otwarciu drugiego frontu to było wiadome, że zwyciężą bez problemu z Chińczykami. Na początku jeszcze się łudziłem, że Japończycy będą mieli tutaj jakieś problemy, że Chińczycy ich chociaż na trochę zatrzymają, ale z tego co widzę, to no nie zapowiada się na to. Teraz dla Francuzów pojawi się naprawdę duży problem. Niemcy pokonali Finlandię i cofają swoje dywizje na granicę z Francją. I powiem wam szczerze, że gdy niemieckie dywizje wrócą na front z Finlandii, to sądzę, że Niemcy będą jeszcze w stanie tą wojnę wygrać. W powietrzu dominują tutaj już bezpodstawnie. Boże, jakie bezpodstawnie? Nie dominują w powietrzu bezpodstawnie, tylko bezapelacyjnie dominują w powietrzu. O. No i tak jak sądziłem, moi drodzy, niemieckie wojska przybyły ze Skandynawii i teraz bez problemu zmasakrują sobie Francuzów. Naprawdę przykro się na to patrzy, bo Francja miała taką szansę unicestwić Niemcy, ale z niej nie skorzystała, więc no to już jest wina Francuzów. O Jezus, z tego co widzę, to Niemcy się już przebiły i to już będzie naprawdę problem dla Francuzów zatrzymać jakkolwiek wojska niemieckie. Niemcy nawet nie muszą okrążać Maginota. One go po prostu przebijają. Polska we Włoszech radzi sobie nawet okej, chociaż sądzę, że jak Niemcy zdobędą już Francję, to już raczej nic Polski nie uratuje. No i stało się, moi drodzy. Francja upada i Niemcy ni stąd, ni zowąd wypowiadają wojnę Polsce. Z tego co widzę, to polskie granice są kompletnie puste. Chłopaki walczą teraz we Włoszech, a Niemcy jakieś jednostki tutaj posiadają, więc to powinno być szybkie i bezbolesne. No Polacy kompletnie nieprzygotowani na to. Wehrmacht wchodzi jak do siebie, mają czołgi, mają piechotę, mają pojazdy zmotoryzowane. Koniec wojny, moi drodzy. Polsko-sowiecko-włoskiej. Włosi zagarnęli swoje terytoria. Sądzę, że Niemcy już będą w stanie dokończyć Włochów. Zostały, moi drodzy, tylko te kraje na świecie. Niemcy, to bardziej widzę, wyprowadzają tutaj ofensywę z Syrii i będą się chcieli wbić chyba w Afrykę tędy. Nie, chyba stało się po prostu niemożliwe w tej grze. Islandia wypowiedziała wojnę Grenlandii. Jedna ma 0, druga ma 1 dywizji. Stany Zjednoczone, to już widzę, że bez żadnego problemu tutaj się wbijają w Brazylię. Będziemy mieli zwycięzcę pierwszego naszej wojny o Amerykę. Z tego co widzę, to Niemcy tutaj przygotowywują jakieś operacje. No i stało się, moi drodzy, starcie, pierwsze starcie kolosów. Soviet Union wypowiada wojnę Japonii. Japończycy tutaj zaskoczyli Sowietów w Indiach, ale Sowieci szybko z niemieckiej granicy transportują jednostki. No, zobaczymy, kto tutaj będzie zwycięzcą. Jesteście świadkami desantu Niemców na Wyspy Brytyjskie. Czy im się to uda, moi drodzy? Czy zdobędą przyczółek, przetransportują tam dywizję i zdobędą Anglię? Za chwilę się dowiemy. Moi drodzy, wygląda na to, że Niemcy zdobyły właśnie przyczółek w Anglii. Jestem naprawdę w szoku. Zdobyły nawet radar. Już powoli przybywają posiłki do Wielkiej Brytanii. Mokry sen pana z wąsem chyba się właśnie w tym momencie spełnia. Coraz więcej dywizji dopływa już do Wielkiej Brytanii i sądzę, że Niemcy będą w stanie unicestwić to, co zostało z Wielkiego Królestwa Brytyjskiego. Mamy to, moi drodzy. Wielka Brytania Ej, dlaczego tu jest Etiopia? Sowieckie jednostki były gotowe. Ja nie wiem, czy Niemcy nie posłali się, kurde, z motyką na słońce, bo sowieckie jednostki cały czas były gotowe na granicach i może to być dla nich troszeczkę problematyczne, bo ten radziecki zerg jak się wleje, no to on już łatwo nie odpuści. Ale za to z drugiej strony Japończycy zdobywają coraz więcej sowieckich ziem i może dojść do podzielenia Sowietów pomiędzy Japonię i Niemcy. No i z tego co widzę, to Niemcom naprawdę już dużo do Moskwy nie brakuje. Z drugiej strony napierają ciągle i notorycznie Japończycy, odbijają już te Indie, wbijają się coraz głębiej, zajęli całą Syberię, no ciekawe. No i stało się, Związek Radziecki został rozebrany pomiędzy Japonię i Niemcy. Kto teraz komu wypowie wojnę? O, w mordę, Niemcy wypowiadają wojnę Japonii. Japończycy nie mają nic na linii frontu. Dochodzi do pierwszych starć z Japończykami. Niemieckie lekkie czołgi atakują japońskie pozycje. Jest dopiero rok 39, a grami chodzi jak w 56. Kompletnie tego nie rozumiem. Niemiecki Blitzkrieg będzie miał tutaj duże pole do popisu. Ale Japończycy nawet dużo zrobili i dużo wytrzymali. Ja myślałem, że padną w momencie walki z Sowietami już kompletnie na ziemię, a tutaj widzę, że naprawdę
naprawdę doszli do końca, szanuję. Japońska armia nie wygląda na taką, która miałaby siłę się sprzeciwstawić tutaj akurat Rzeszy. Moi drodzy, to jest niemożliwe. Niemcy zdesantowały się na Okinawę i właśnie teraz będą ją zajmować dla siebie. No to jest coś przepięknego. Jest, moi drodzy, powstały pierwsze plany Rzeszy na desant na Japonię. Moi drodzy, płynie pierwsze 7 niemieckich dywizji. Pierwszy desant. Zobaczymy, im się uda. Nie wiem, dlaczego robią kółko wokół Japonii, nieważne. Czołgi średnie i czołgi lekkie wylądowały, tylko nie mają żadnego portu. Czy uda im się zająć przyczółek? Udało im się! Moi drodzy, bądźmy dobrych myśli. Tak, moi drodzy, na wyspy przybywa coraz więcej niemieckiej piechoty. Niemieckie dywizje są niepowstrzymane, masakrują wszystko dookoła. Tak, moi drodzy, mamy konferencję pokojową. Rzesza Niemiecka właśnie wchłonęła całą Japonię. No i napiszcie mi, kto dla was był zwycięzcą numer jeden w tej kampanii Battle Royale. Ja uważam, że Niemcy numer jeden. Dla mnie numerem dwa była Japonia, a numer trzy USA, bo USA nie miało żadnych ciekawych przeciwników, tylko po prostu zestompowali Amerykę Południową i to jest wszystko. Napiszcie, moi drodzy, co o tym sądzicie. Ja się żegnam. Pa, pa.